Koleżanki i koledzy, zapraszam Was do prezentacji pod tytułem Czyja to wina? Wybór, rozczarowanie i depresja. Oparta jest ona na rozdziale o tym samym tytule w książce Paradoks wyboru autorstwa Barego Schwarza. Prezentację przygotował Paweł Kubicki i Wojciech Gunowski. Ze względu na małą ilość tekstów w naszej prezentacji wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem umieszczonym na forum towarzyskim. Życzymy miłej zabawy. Autor dzisiejszych rozważań, Barry Schwarz, zwraca uwagę na pewien niepokojący paradoks, który zauważony przez ekonomistów otrzymał nazwę paradoksu Easterlina. Przeciętny Amerykanin z 2015 roku w porównaniu do tego sprzed półwiecza będzie żył o 9 lat dłużej, ma za sobą 3 lata więcej wykształcenia i tylko 1/3 wypłaty przeznacza na rzeczy niezbędne do życia, a nie połowę, jak jego żyjący pół wieku temu ziomek. Poza tym ma tygodniowo 8 godzin dodatkowego czasu wolnego. Czas ten może przeznaczyć na odpoczynek i na rozwój. Mimo tych niewątpliwych osiągnięć w niemal wszystkich dziedzinach życia, amerykański współczynnik szczęścia od ponad pokolenia opada łagodnie, aczkolwiek systematycznie. Przez ostatnie 30 lat liczba Amerykanów określających się jako bardzo szczęśliwych spadła o około 5%, co przekłada się na 14 milionów ludzi. Rośnie liczba ludzi chorych na depresję. I nie jest to byle jaka zmiana. Prawdopodobieństwo zachorowania na depresję w 2000 roku było 10-krotnie wyższe niż 100 lat wcześniej. Na slajdzie wypisane są niektóre objawy występujące w depresji. Jednak subiektywne cierpienie chorego to nie wszystko. Rykoszetem dostają też ludzie wokół niego, rodzina, przyjaciele. W trakcie choroby zaniedbujemy albo nadużywamy więzi. Ludzie z ciężką depresją aż 5-krotnie częściej odchodzą z pracy. Częściej chorują, umierają młodziej. A skoro o śmierci mowa, to jednym z najpoważniejszych efektów depresji jest samobójstwo. Chorzy popełniają je aż 25 razy częściej niż osoby niechorujące na depresję. 80% ludzi o skłonnościach samobójczych cierpi na znaczną depresję. Ale co spowodowało taki wzrost częstotliwości występowania depresji? Oto próba wyjaśnienia tego zjawiska. Interesującą propozycję zjawisk, które miałyby leżeć u przyczyn depresji, zaproponował Martin Seligman w teorii wyuczonej bezradności. Badał on ze Stevenem Mayerem zachowania psów rażonych wstrząsami elektrycznymi. Zwierzęta z jednej grupy mogły uniknąć bolesnych wstrząsów poprzez naciskanie guzika, a dla drugich wstrząsy były nieuniknione. W drugiej fazie badania psy miały okazję uniknąć porażenia w łapki, przeskakując przez bramkę. Zwierzęta, które w pierwszym etapie doświadczenia miały wpływ na unikanie prądu, bez problemów uczyły się przeskakiwania na bezpieczną część podłogi. Psy z grupy wcześniej poddanej niezależnym od zachowania wstrząsom nie próbowały ucieczek przez bramkę. Zamiast tego kuliły się, szczekały lub trzęsły ze strachu. Wyglądało na to, że zrezygnowały. Seligman dostrzegł podobieństwo między postawami bezradnych zwierząt a ludzi z głęboką depresją. Domyślał się, że przynajmniej niektóre przypadki głębokiej depresji mogą wynikać z bezradności wytworzonej przez poczucie braku kontroli. Według Seligmana posiadanie kontroli ma bardzo duże znaczenie dla psychologicznego samopoczucia. Istotność posiadania kontroli wykazano również w innych badaniach. Ciekawe badanie przeprowadzono z udziałem niemowląt. W jednej grupie niemowlęta uczyły się, że dzięki odwracaniu główki w łóżeczku mogą włączać wiszące nad nimi tańczące figurki. Niemowlęta z drugiej grupy również posiadały swoje zabawki nad łóżeczkiem, ale nie miały wpływu na ich włączanie i wyłączanie. Robiły to za nie dzieci z grupy pierwszej. Tak więc obie grupy mogły podziwiać figurki tak samo długo i tak samo często.
Na początku niemowlęta z grupy niekontrolującej były tak samo zachwycone zabawkami jak te z grupy kontrolującej, ale ich zainteresowanie szybko zmalało. Badacze doszli do wniosku, że to nie tańczące figurki są źródłem zachwytu niemowląt, ale fakt posiadanej kontroli. To, że poczucie kontroli jest dla naszego samopoczucia ważne również w jesieni naszego życia, wykazano w badaniu z udziałem mieszkańców domu spokojnej starości. Okazało się, że pensjonariusze, którym dano autonomię w decydowaniu o niektórych aspektach swojego dnia, a nawet dano roślinkę do opieki, byli żywsi, aktywniejsi, deklarowali lepsze samopoczucie i, co jest najbardziej poruszające, żyli średnio o kilka lat dłużej niż ich towarzysze z grupy kontrolnej. Pierwotna teoria Seligmana sprawiała jednak pewne problemy. Nie każda osoba doświadczająca braku kontroli cierpi przecież na depresję. Rozwinął on swoją teorię, tworząc atrybucyjny model wyuczonej bezradności, skoncentrowany nie na samej kontroli, lecz na atrybucjach, upatrywanych przyczynach zdarzeń. Ludzie, szukając przyczyn, umiejscawiają je w trzech wymiarach. Wymiar globalny versus lokalny. Czyli czy o naszych niedostatkach myślimy jako ograniczonych do pewnych konkretnych sytuacji, czy dotyczących wszystkich dziedzin życia? Wymiar stały versus przejściowy. Czy myślimy, że nasze problemy utrzymywać będą się zawsze, czy są one tylko chwilowe? Wymiar wewnętrzny versus zewnętrzny. Czyli to, czy winą za niepowodzenie obarczamy siebie, czy innych i czynniki zewnętrzne. W zależności od tego, w jaki sposób dokonujemy atrybucji, możemy mieć poczucie kontroli działania lub braku wpływu na bieg wydarzeń. Na slajdzie wypisane są przykładowe atrybucje niepowodzenia w rozmowie o pracę. Jeżeli cechuje nas pozytywny styl atrybucji, będziemy mogli tłumaczyć sobie nasze niepowodzenie tym, że tak naprawdę nie jesteśmy wystarczająco obeznani w tej konkretnej dziedzinie, w której chcieliśmy pracować, czynnik lokalny, lub że nie mieliśmy szans na powodzenie, gdyż nie przespaliśmy całej nocy opiekując się chorym dzieckiem, czynnik zewnętrzny. Bez względu na przyczynę, nasze niepowodzenie niszczy jednak naszej nadziei, że będziemy w stanie sobie poradzić następnym razem, gdyż wciąż możemy pracować nad swoimi kompetencjami. Czynnik zmienny. Z kolei pesymistyczny styl atrybucji będzie polegał na tym, że winą za nieprzyjęcie do pracy obarczymy siebie, wierząc, że nasze niedostatki są na tyle poważne, że nie ma dla nas pracy, w której byśmy się sprawdzili, jesteśmy organicznie niezdarni i nie możemy pracować nad swoimi kompetencjami. Ale czy aby na pewno jest tak, jak zakłada Seligman? Przecież społeczeństwo kręgu kultury zachodniej w naszych czasach posiada kontrolę nad swoim życiem na poziomie niespotykanym dotąd nigdy wcześniej. Mamy wpływ na większość kluczowych aspektów życia. Edukację, związki, karierę zawodową. To wszystko wybieramy wedle naszego uznania, a jednak odsetek ludzi z depresją i liczba samobójstw rośnie, szczególnie u ludzi młodych. Depresja pojawia się coraz wcześniej, a próby samobójcze podejmowane są przez ludzi coraz młodszych. Autor tekstu proponuje kilka wyjaśnień tego zjawiska. Pierwszym z wyjaśnień są rosnące oczekiwania. Nacisk na wolność wyboru wraz z rozszerzeniem możliwości, na które pozwala współczesne życie, przyczyniają się do powstawania nierealistycznych oczekiwań. Jak to ujmuje Schwartz, im bardziej pozwala się nam być panami swojego losu, tym bardziej oczekujemy, że nimi będziemy. Koniec cytatu. Nasze zadowolenie z własnych działań jest pochodną nie tylko wyników, ale w dużej mierze oczekiwań tego, jakie efekty osiągniemy. Fajnie jest dostać czwórkę, kiedy oczekiwaliśmy trójki, ale nie wtedy, gdy oczekiwaliśmy piątki. Oczekiwania stawiane przez świat zachodni wobec nas są duże, gdyż wydaje się, że dzięki szerokiej autonomii, jaką posiada jednostka, możemy sami dzielnie wykuwać swoje serce jak kowal z wiersza Leopolda Staffa.
Dołączając do tego faktu to, że jako społeczeństwo żyjemy już od dawna na wysokim poziomie, poprzeczka oczekiwań postawiona jest wysoko, a więc łatwo o porażkę. Cechą istotną życia w społeczeństwach, w których mamy niewielką kontrolę nad wieloma aspektami życia, na przykład tam, gdzie małżeństwa są aranżowane, jest to, że mamy też niewielkie oczekiwania dotyczące kontroli. Jak widać więc, nie w każdych warunkach brak poczucia kontroli prowadzi do poczucia bezradności i depresji. Oczekiwania, jakie niesie ze sobą poczucie kontroli, jeśli nas przerosną, mogą przybrać destrukcyjną formę. Społeczeństwo Zachodu w związku z wzrostem możliwości wyboru oraz podniesionym poziomem oczekiwań mocno się zindywidualizowało. Osłabiło to więzy społeczne, rodzinne, przyjacielskie. A mocne sieci społeczne to bycie związanym do pewnego stopnia potrzebami tej społeczności. Mniej ludzi decyduje się na głębokie zaangażowanie kosztem samego siebie. Każdy nasz wybór musi być optymalny. Musimy stawać się coraz doskonalsi. Stawiamy sobie wysokie oczekiwania w stosunku do kontroli naszego losu, a kultura indywidualizmu skłania nas do wewnętrznej atrybucji porażek, co prowadzi do depresji. W kulturze bardziej kolektywistycznej oczekiwania względem poziomu kontroli są niższe, bo często nasze decyzje będą musiały uwzględniać ludzi wokół. Nie mamy wpływu na wszystko, więc kiedy nie możemy na coś wpłynąć, nie powstaje dysonans między oczekiwaniem a faktyczną sytuacją. Oczekiwania w indywidualistycznej kulturze Zachodu postawione są szczególnie wysoko pod względem tego, jak mamy wyglądać. Każdy z nas może przecież mieć ciało jak z okładki magazynu mody. Wystarczy trochę pracy. Czyżby? Mimo, że nasza sylwetka w dorosłym życiu jest w dużej mierze zdeterminowana przez kombinację naszych genów i wczesnych doświadczeń życiowych kształtujących nawyki żywieniowe, media i presja rówieśników przekonują nas, że otyłość to wyłącznie kwestia wyboru, ambicji i odpowiedzialności. W społeczeństwach, w których promowany jest ultraszczupły ideał piękna, kobiety mają o wiele wyższe wskaźniki zaburzeń w jedzeniu. A co ważniejsze w kontekście tej prezentacji, w krajach tych depresja występuje u kobiet 2 razy częściej niż u mężczyzn. Kiedy ktoś niespełniający restrykcyjnych wymagań społeczeństwa, mówiących jak ma wyglądać jego ciało, patrzy w lustro, nie dość, że musi stawić czoła niezadowoleniu z tego, jak wygląda, musi jeszcze patrząc sobie w oczy powiedzieć: to moja wina. Wygórowane oczekiwania oraz tendencja do brania osobistej odpowiedzialności za niepowodzenia to bardzo niebezpieczne połączenie, prowadzące często prosto do depresji. Jest to szczególnie groźne dla maksymalistów, którzy stawiają bardzo wysoką poprzeczkę swoich oczekiwań. Musi być najlepiej, idealnie. Tylko taki wybór jest dla nich zadowalający. W przeciwieństwie do nich, satysfakcjonaliści poprzeczkę stawiają na poziomie wystarczająco dobry, akceptowalny. Jest więc spektrum wyborów, które zadowolą satysfakcjonalistę. Nie tylko jeden najlepszy. Nic dziwnego nie ma więc w tym, że to maksymaliści są głównymi kandydatami do depresji. Wiele badań wskazuje na silny, pozytywny związek wysokiego maksymalizmu z pomiarami depresji. Jeśli niemal każdy wybór sprawia, że nie spełniamy swoich oczekiwań i jeśli obarczamy się za to osobistą odpowiedzialnością, to coraz bardziej błahe sprawy prowadzą nas do druzgocącego wniosku, że nie jesteśmy w stanie zrobić nic dobrego. W końcu nasze wybory świadczą o tym, kim jesteśmy. A jeśli nie są one takie, jak miały być, to jest to nasza wina. Jesteśmy przegrywami. Paradoksalnie, nawet w czasie oraz w miejscu, gdzie nadmierne oczekiwania i aspiracje związane z kontrolą przyczyniają się do epidemii depresji, osoby, które czują, że mają kontrolę, są w lepszej formie psychologicznej od tych, które jej nie mają. Aby to zrozumieć, musimy najpierw dokonać rozróżnienia między tym, co jest dobre dla pojedynczego człowieka, a tym, co jest dobre dla społeczeństwa jako ogółu,
między psychologią autonomii osobistej a ekologią autonomii osobistej. Richard Eckersley zauważył, że czynniki, które wydają się najlepiej skorelowane z krajowymi różnicami w liczbie samobójstw wśród młodzieży, obejmują kulturowe postawy wobec wolności i kontroli osobistej. Te narody, których obywatele najbardziej cenią wolność i kontrolę osobistą, mają zwykle najwyższe wskaźniki samobójstw. Eckersley szybko zauważył, że te same wartości pozwalają niektórym przedstawicielom tych kultur na dobry rozwój oraz prosperowanie w nadzwyczajnym stopniu. Sprawa polega na tym, że te same wartości na poziomie krajowym lub ekologicznym mają wszechobecny toksyczny skutek. Problem ten może być zaogniony przez to, co Robert Lane nazywa hedonistyczną zwłoką. Lane twierdzi, że w każdej kulturze jest tendencja, aby upierać się przy wartościowaniu cech, które sprawiają, że coś jest w szczególny sposób wspaniałe, nawet gdy stracą one swoją hedonistyczną wydajność. Połączenie hedonistycznej zwłoki z psychologicznymi oraz ekologicznymi efektami autonomii i kontroli, które idą w przeciwnych kierunkach, sprawia, że społeczeństwu jest bardzo trudno utrzymać rzeczy w należytym porządku. W naszej prezentacji przedstawiliśmy rozważania Barego Schwarza na temat czynników wpływających na depresję. Dowiedzieliśmy się, że istotne jest zrozumienie, jaką rolę w tym zaburzeniu odgrywa poczucie kontroli lub jego brak, a także przejawiane przez nas style atrybucyjne. Poznaliśmy argumenty Schwarza za tym, że współczesne społeczeństwo stawiane przez nie standardy, wygórowane oczekiwania, ideały piękna, a także jego pogłębiająca się atomizacja i radykalny indywidualizm stanowią zagrożenie dla naszej higieny psychicznej. Dziękujemy za uwagę oraz życzymy wszystkim powodzenia w sesji. Servus.